Dzień dobry moi drodzy, Meksyk, dzień 109, tak, zgadza się, właśnie sprawdziłem, to jest mój 109 dzień w Meksyku, aż ciężko w to uwierzyć. Orizaba, miasto, w którym znajduje się najwyższy szczyt Meksyku. Tutaj mamy mój plecak, mój pokój hostelowy, jak widzicie jestem już spakowany, a to dlatego, że przyjechałem tutaj wczoraj w nocy z Veracruz i przyjechałem tutaj tylko na jedną noc, ponieważ za kilka godzin zawijamy się do Puebli, a później ciśniemy dalej na północ, troszeczkę na północ Meksyku. W ogóle zobaczcie jaki patent, to jest normalne, zwykłe meksykańskie mieszkanie przerobione na hostel. Tutaj na dole macie jakąś jadalnię, tutaj kuchnię, łazienkę, a na górze są pokoje hostelowe. Wygląda na to, że właściciele lubią muzykę, mamy jakieś ukulele, mamy gitarę, nawet elektryczną, jest też wzmacniacz, jakby ktoś chciał pograć, spoko. Na dzisiejszy dzień nie mam kompletnie żadnego planu i powiem wam więcej, nie jestem w żaden sposób merytorycznie przygotowany do wycieczki po tym mieście, ponieważ ostatnie dni z Andrzejem, ostatnie dni z Basią były dosyć intensywne, więc klasycznie po prostu sobie pochodzimy i zobaczymy co się stanie. To, co jest ciekawe, to to, że przez miasto przepływa rzeka. Nie wiem, jak się nazywa. Podejrzewam, że Rio de Orizaba. Ale nie ma co się dziwić, bo jesteśmy w takim naprawdę bardzo mocno górzystym terenie. Na pierwszy rzut oka Orizaba wydaje się być takim dosyć spokojnym, zadbanym miasteczkiem. Jaki tutaj mamy ładny parczek. Orizaba, miasto z edukacją. Cisza, spokój. Fontanny. No, musicie przyznać, że wygląda to troszeczkę inaczej niż Veracruz. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby Meksykanin się mnie pytał o drogę. Powiedziałem mu, ale ja nie jestem stąd tam. A, cholera, sorry. Bardzo mi się w Meksyku podoba to, że w większości miast, które mają taką zabudowę jak to tutaj, są uliczki jednokierunkowe. Co jest bardzo spoko, bo wygodniej się przechodzi przez ulicę na ulicach jednokierunkowych. Zobaczcie, zadbane te budynki za mną, ale wszystko jest praktycznie pozamykane jak tutaj idziemy. Choć, a czekajcie, jest niedziela, dobra, to pewnie dlatego jest wszystko pozamykane. Nie pomyślałem o tym. Powiedziałem wam, że nie mam planu na dzisiejszy dzień, co było delikatnym kłamstewkiem, ponieważ dzisiaj robimy właśnie live'a na żywo na YouTubie z okazji 100 tysięcy. Bardzo rzadko robię live'y na YouTubie takie publiczne już od jakiegoś czasu, ponieważ zdałem sobie sprawę z tego, że jak się pojawia na live'ie 1000-2000 osób, to po prostu nie da się prowadzić normalnej rozmowy z widzami, dlatego też ograniczam je regularnie kilka razy w miesiącu tylko do grupy dla patronów, ale na seteczkę strzelić sobie takiego live'a dla wszystkich. Czemu nie? Najbardziej klasyczny meksykański park, czyli mnóstwo pucybutów, dużo zieleni, ludzie sobie siedzą w cieniu, odpoczywają. Podoba mi się to, że w sumie w każdym meksykańskim mieście można znaleźć pewne podobieństwa, które oczywiście różnią się w zależności od stanu, od kultury, która dominuje w danym regionie, ale mimo wszystko jakieś fajne zokalo musi być wszędzie. Nie ma tu zbyt wielu turystów, raczej zagranicznych, bo widzę jak ludzie na mnie reagują. Uśmiechają się, machają. Tutaj pan się będzie szykował do jakiegoś koncertu. Spoko, podoba mi się to. Jest naprawdę fajnie. Palacio de Hierro, czyli żelazny pałac. To chyba to. Tu jest jakaś fajna kawiarnia w tym pałacu. Ciekawe, czy mają szybki internet, bo muszę znaleźć jakieś miejsce do zrobienia live'a. Ej, ale on faktycznie jest cały z metalu. Już teraz stąd widzę, że na pierwszy rzut oka to przypomina kamień, ale błyszczy się, jakby to było metalowe. Musimy sprawdzić, bo nie uwierzę. Dobra, metalowe. Faktycznie metalowe. Szkło. Kłamali. Tak się czaję na tą kawiarnię, bo w sumie za 40 minut muszę zrobić live'a, jeszcze wypadałoby coś zjeść. Tak wygląda to cenowo. Wydaje mi się, że całkiem uczciwie, chociaż kawa jest trochę droga.
śniadania, gdzie mają śniadania. 58 pesos za jajka. Akceptowalne. Ciekawe tylko, czy jest internet, bo to jest w sumie budynek z metalu, więc nie wiem jak z Wi-Fi. Nie serwują już śniadań, niestety, ale zrobią mi jakieś tosty, więc spoko. Kawy też się napiję, powinni mieć dobrą. Słuchajcie, zapowiadałem tak szumnie tego live'a, właśnie sobie uświadomiłem, że nie wziąłem tej końcówki do statywu do telefonu komórkowego, czyli będzie trochę lipa, bo muszę kontrolować live'a na laptopie plus nagrywać siebie z telefonu. A jak będę to robił, jak będę musiał trzymać telefon w ręku? No cóż, klasyka. Zobaczcie jakie jaja. Normalnie dostałem sałatkę jeżynową z tostami. Jakby faili było mało, to okazuje się, że Wi-Fi tutaj też nie mają, ale na szczęście jest taka opcja, że za 15 pesos można sobie kupić nielimitowany internet na 2 godziny. Więc jesteśmy uratowani. No dobra, zaczynamy. Powiem wam szczerze, że się zaczynam stresować, bo nie wiem ile osób będzie, już się odzwyczaiłem. Aha, dobra. Teraz chyba działa. Zaraz zobaczymy. Ciekawe jak długo ten telefon to pociągnie, no bo mam 80% baterii i on ze swojego internetu jeszcze daje internet laptopowi. 73 osoby już. Grubo. Tak właśnie wygląda robienie live'ów. Nie ma dźwięku, nie ma dźwięku, nie ma dźwięku. A może kliknę tutaj? Aha. No i dupa. A pierdziele. A sprawdzałem to wcześniej. Zobaczcie, 4 minuty, już mamy 420 osób, które oglądają i to jest to, co mówiłem, dlaczego z reguły robię live'y tylko dla patronów. Tak właśnie wygląda live przy zaledwie 400 osobach. Słuchajcie, ja nie wiem, czy uda nam się dzisiaj popodróżować po tym mieście, ponieważ miałem robić czat, myślałem, że będzie trwał tak z 40 minut, godzinę maksymalnie. W tym momencie, zobaczcie, trwa już godzina 5 minut, a zapowiada się na to, że nie skończymy. Jest 1728 osób, jesteśmy bliscy w ogóle pobicia rekordu. A zobaczcie, co tutaj się stało. Ja jestem naprawdę w bardzo ciężkim szoku, ponieważ tutaj było 1000 zł mniej jeszcze godzinę temu. Niesamowite. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy są teraz na live. Słuchajcie, godzina 53. Live'a 1851 osób. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Autentycznie. Zrobię sobie selfie teraz z ludźmi z live'a. Tu są ludzie z live'a. Czekajcie, odpalę czat. O, tutaj mamy czat z ludźmi z live'a. Chciałem was wszystkich pozdrowić. Dziękuję wam ślicznie. Jest naprawdę, naprawdę grubo. Zobaczcie, ile komentarzy, ile osób. Naprawdę po prostu bajka. Zobaczcie, widzicie, jest mało opóźnienie stosunkowo, bo ludzie już piszą hej, cześć. Więc z góry przepraszam osoby, które oglądają ten odcinek i widzicie, że przez większość tego odcinka siedzę po prostu przed laptopem w kawiarni, ale no, nie robiliśmy live'a grubo ponad pół roku, więc czasami trzeba. Ale mam nadzieję, że jeszcze się wyrobimy przed zachodem słońca coś zobaczyć, aczkolwiek no nie wiem, ta pogoda to taka średnia się wydaje. No i live w końcu trwał 2 godziny. Siedziałem teraz z pół godziny po prostu przy tym stoliku i patrzyłem się w ekran, bo po prostu musiałem dojść do siebie po tym, co tam się stało. W sensie, jak gdyby, kurde, fajnie jest być docenionym w życiu. Autentycznie. To jest fajne uczucie, bo pierwszy raz miałem taką sytuację, że live trwał prawie 2 godziny. Poleciały chyba tylko 2 bany, bo ktoś tam, nie wiem, miał jakiś problem, nie wiadomo z czym, a tak to same mega pozytywne reakcje. Bardzo dużo osób pisało, że bardzo im się podobał vlog z Andrzejem numer 1. Dodatkowo na kanale doszło 80 kilku patronów. Ja po prostu nie wierzę w to, co się dzieje. Ja nie wiem, czy ja wam coś dzisiaj nagram. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie się skupić na czymś dzisiaj innym niż po prostu myślenie o tym, co się przed chwilą stało. No, stęskniłem się za tym. Wydaje mi się, że będziemy troszkę częściej robić live'y na tym głównym kanale. Może tak wiecie, jeden live z jednego kraju czy coś takiego. Tutaj za mną jest jakiś bazarek, ale ja nie wiem, czy on jest warte zobaczenia. Tutaj jakaś strefa jedzeniowa tego bazarku. Tutaj można wejść na górę. O, co, zobaczymy go z góry przynajmniej. Kurde, duży jest, co? Podejrzewam, że tu jest wszystko. Mydło, powidło, ryby, owoce, gacie, nie gacie. Nie ma co chyba tutaj chodzić tymi alejkami. No tutaj macie oczywiście, jak to na Meksyk przystało, kapliczkę, z tym, że tutaj mamy jakiegoś pana Meksykanina, który sobie klęczy. Widzicie, nie tylko ja się cieszę ze 100 koła subów. Perfecto, gracias! Zobaczcie, jaki fajny przestrzał przez ulicę. Długa, wąska ulica, na końcu kościół, a dalej piętrzą się góry. A tutaj już widzę, że się koncert zaczął na całego na tym zokalu. Idziemy obczaić. Zobaczcie, jakie tłumy się zebrały na koncercik.
Teraz sobie posłuchamy ziomeczków. Samurai de San Remo. No, de que este día se bailara, pasara bien. No importa qué grupo venga. Zobaczcie, kolejna pani się cieszy, że mam 100 koła subów na YouTubie. Pięknie to wygląda, co? Naprawdę niesamowite, jak ci wszyscy ludzie się bawią do tej muzyki, jak to oni są żywi, nie wiem, no. Nam brakuje chyba takiego luzu, Polakom generalnie, albo może i nawet Europejczykom, chociaż nie wiem. Ja bym chyba nie miał jaj, żeby sobie tak po prostu i to na trzeźwo jeszcze tańczyć na środku jakiegoś placu wśród setek innych ludzi. Ale to może mi brakuje tego luzu, a nie wszystkim Polakom. Kto wie? Tutaj jak fajnie. Placyk oczywiście koniecznie z napisem Orizaba. Jak widzicie, tam jest kolejka górska. Zaraz się dowiem, czy to funkcjonuje. Tutaj sobie płynie rzeczka. Fajny klimacik jest w tym mieście. Ej, faktycznie buja na tym moście. Jakbym się nie trzymał tego cały czas, to bym się pewnie wypieprzył zaraz. Ale jaja. Kurwa. Z tej perspektywy nie widać, żeby to się tak bardzo bujało, ale jak już człowiek idzie tym mostem, to zupełnie inne odczucia. No i oczywiście najważniejsze jest to, że... Uważam, że za darmo to bardzo uczciwa cena jak za taką atrakcję. Jakbyście się zastanawiali, to Orizaba też jest Pueblo Mágico. Właśnie się dowiedziałem z tego znaku. Dobra, chyba próbuję na tą kolejkę linową wbić, bo co innego. A dla ludzi, którzy się boją przechodzić mostem, jest jeszcze taka opcja. Right now we have no more tickets because they're all sold. It's not for, I'm leaving in 3 hours. It's only you? Yes, it's only me and my camera. Where are you from? Poland. Niby nie ma biletów, ale może się jeden znajdzie, ale muszę założyć prawdziwą maskę na twarz. Tylko że tutaj sprzedają takie wielorazowe za 10 zł. Nie będę kupował maski, którą wyrzucę za 5 minut. Więc zaraz spróbuję zlokalizować taką medyczną. Może gdzieś dostanę. Hola, buenas tardes. Señor. ¿Tienes cubrebocas? Ok, yo quiero uno, por favor. Asy ziomek zrobił biznes. Wieża jest blisko. Tutaj jest za maskę liczę 10 pesos, czyli złoty 90. A przedwczoraj w innym sklepie kupowałem po 3 pesos. Ale spoko. Moja cebula jest szczęśliwa, bo wydałem 10 pesos, a nie 60. No i super. Bilecik kupiony. 70 pesos. Całkiem przyzwoita cena. No to wbijamy zaraz. Ciekawe, jakie tam będą widoki. Tylko zapowiada się na to, że zaraz będzie jakaś burza. Gracias. Thanks. Nie wierzę, ale jaja. Ziomek mnie puścił samego. Zajebiście. Ale zajebiście. Zagadał do mnie ten gościu, pyta się, jaki tam mam kanał na YouTubie i tak dalej, co tu robię. Opowiedziałem mu o swojej podróży po Meksyku i mówi, dobra, spoko, mam coś dla ciebie. I zobaczcie, mam całego... całego cable cara, chciałem powiedzieć. Cały wózeczek kolejki linowej dla siebie. To mogę zdjąć maskę w sumie, jak jestem tu sam chyba, co? Fajny widoczek na miasto z takiej perspektywy. Tylko gdzie jest? Mi się wydaje, że to może być ten wulkan. To może być ta Orizaba. Pico de Orizaba ma 5636 metrów wysokości i tą wspinalność, czy jak to się tam nazywa, prawie 4000 metrów, więc no to może być to, tylko nie zobaczymy tego niestety. Jestem w krainie meksykańskich wulkanów i nie widzieliśmy jeszcze żadnego wulkanu, bo non-stop jest pochmurno. Powtórzę raz jeszcze, to nie jest kanał edukacyjny, tylko przyrodniczo, podróżniczo, rozrywkowy. Wysokość 5600, a wybitność prawie 5000 metrów. Jest coś, czego nie przewidziałem. Zaczął padać deszcz. Jesteśmy teraz tutaj. Tutaj jest jakiś fort.
Fajnie by to było zobaczyć. Ciekawe, czy się uda. Widoczek jest naprawdę zacny. No i przypał. Rozpadało się dosyć mocno, dlatego jestem pod drzewem. I kurde, nie mogę przerzucić się na telefon, bo mam 5% baterii w telefonie i się właśnie ładuje, bo przecież live'a ciągnąłem 2 godziny. No niestety, moi drodzy, vlogowo mamy dzisiaj mały dzień fejla. Musiałem się schować w kapliczce. Tutaj widzicie właśnie za mną, jak ona wygląda. Bo niestety rozpadało się na tyle mocno, że nie ma opcji, żebym teraz coś nagrywał, czymkolwiek. Sytuacja wygląda tak, że ci ludzie od 10 minut siedzą w tych gondolach, tak to się chyba gondola nazywa. Tutaj mamy taki tłum ludzi, więc jestem bardzo ciekaw, czy ja w ogóle zdążę dzisiaj na ten autobus, bo to różnie może wyjść. Jeżeli wstrzymać działanie czegoś w Meksyku ze względu na bezpieczeństwo, to musi już być naprawdę grubo. I wiecie, co ja mam teraz w głowie? Słyszeliście o tym, co się stało we Włoszech kilka tygodni temu z gondolą, ale coś czuję, że jest szansa, że niestety będę musiał tutaj zostać jeszcze jedną noc, a wolałbym nie, bo mam przed sobą jakieś 3 godziny jazdy autobusem. Dobra, wygląda na to, że ruszyli. Ludzie w środku dosyć zdenerwowani, bo się dosyć nerwowo śmieją. W sumie im się nie dziwię. No ciekawe, jak to będzie. Pokażę wam sztuczkę, bo nie wierzę w to, co się dzieje. Tak właśnie wygląda archiwalna kopia mojej strony na Patronite, która się załadowała, bo nie mam teraz internetu. Teraz spróbujmy odświeżyć. Ja pierdolę. Zobaczcie, jak mnie ziomek zbajerował. To jest tak, że jak jesteś jednoosobową grupą, to sam wsiadasz do tej gondoli. A on mi naobiecywał, że to specjalnie dla mnie. Ale dobry patent miał. Uwierzyłem. Na szczęście przestało padać, grzmieć i wiać, więc spoko. Ale to, co nie jest spoko, to to, że mam autobus za 37 minut. Zobaczymy, czy się uda. I teraz będzie takie wzium. I teraz jeszcze większe wzium. No, teraz to muszę wam powiedzieć, że ten spadek był taki troszeczkę stresujący. Ale widoczki są naprawdę kozackie. Google Maps twierdzi, że Pico de Orizaba, czyli najwyższy szczyt Meksyku, jest w tamtą stronę. Czyli nie tak, jak wam wcześniej pokazywałem. Dokleję wam zdjęcie, żebyście sobie wyobrazili, jak to tam może wyglądać przy normalnych warunkach pogodowych. Zobaczcie, chwilę popadało, jak się rzeka wzmogła. Przecież godzina temu tutaj sobie ludzie chodzili po tych słupkach. Właśnie ogarnąłem, że mój hostel jest tam, wzdłuż tej rzeki, więc się zastanawiam, czy nie da się pójść skrótem, jakoś dołem. Ja o radzie nasz to selfie konti. Si. Ok. Gracias. Hasta luego. Chyba spróbuję sobie pójść skrótem obok tej rzeki. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. No słuchajcie, zgadujcie, czy zaraz będę tego żałował i się okaże, że fragment drogi jest zalany, czy nie. Bo może być różnie. Jak na razie wygląda całkiem znośnie. Też pytanie, czy ja w ogóle dojdę tędy do hostelu. Tak mi się tylko wydaje. No idealnie. Zaoszczędziłem ładne kilka minutek swojego życia. Zapraszam was do małej dyskusji pod filmem, ponieważ czytam, co dzisiaj piszecie, ponieważ właśnie dzisiaj wyszedł, wczoraj w nocy, no dzisiaj w nocy, o mojej drugiej w nocy wyszedł film pierwszy z Andrzejem i tam wspomniałem, że w Meksyku każdy mówi smacznego, a w Polsce jest to uznawane bardzo często za nietakt, jeżeli mówi to ktoś inny niż osoba, która przygotowywała jedzenie, że to jest w ogóle łamanie savoir vivre i w ogóle i tak dalej. No i oczywiście teraz się pojawiły dwie grupy. Jest jedna grupa, która pisze mi, że wypisuje głupoty i chyba mnie dawno w Polsce nie było, jeżeli ja uważam, że to jest nie tak i że oszukuje ludzi. I teraz się pojawiła druga grupa, która pisze, że faktycznie według zasad savoir vivre nie powinno się tak mówić. Więc ja nie wiem, jak jest. Ja tylko przekazuję to, co słyszałem. Tak samo z Andrzejem, po prostu poruszyłem temat, który się pojawił w komentarzach. Ja nie jestem żadnym specem, ale jak jakiś mamy, to napiszcie w komentarzach, jak to jest. Czy można w końcu w Polsce ludziom mówić smacznego, czy nie można? Zobaczcie, jak blisko już jesteśmy hostelu, to oznacza, że jak dobrze pójdzie, to może jeszcze zdążę coś przegryźć w międzyczasie. Słuchajcie, moi drodzy, kończymy. Już niezależnie od tego, czy ja zdążę na ten autobus, czy zdążę zjeść, czy nie, nie będę wam już tego nagrywał, bo znowu zaczyna padać, muszę schować aparat. Aż się zapowietrzyłem. Słuchajcie, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że ten live naprawdę bardzo dużo mi dał. Bardzo dużo dał mi takiej pewności siebie i tego, że to, co robię, jest fajne. I tu nie chodzi tylko
o to, że dołączyło 92 patronów do kanału. To jest naprawdę niesamowite, ale chodzi o całokształt, o cały klimat tego live'a, że praktycznie w ogóle nie było żadnego hejtu, żadnych głupich komentarzy, żadne bany nie leciały. To jest naprawdę po prostu dla mnie niesamowite, bo nie spodziewałem się. Autentycznie spodziewałem się, że jeżeli po tak długim czasie pojawi się live, to będzie, wiecie, różni prowokatorzy i tak dalej, a tutaj się okazuje, że nie. Więc raz jeszcze wszystkim wam naprawdę bardzo dziękuję. No nie, no myślę od 3 godzin, co ja tu mogę powiedzieć, ale nie przychodzi mi do głowy nic innego niż to, że fajnie jest czuć, że się robi fajne rzeczy i rzeczy, które innym ludziom się podobają, rzeczy, które innych ludzi motywują do jakiegoś działania, i fajnie jest być po prostu najzwyczajniej w świecie, wpadać pod autobus czasami, najzwyczajniej w świecie być docenionym, do cholery jasnej. To tak jak mówię, to nie chodzi tylko o Patronite, to chodzi o te lajki, o te słowa wsparcia, te komentarze i w ogóle o całą atmosferę, której dzisiaj zaznałem. Naprawdę zrobiliście mi dzień. Więc przepraszam, że jako dodatek do tego fajnego dnia wyszedł mi taki kijowy vlog podróżniczy. Na razie, moi drodzy, trzymajcie się, cześć. No dobra, jeszcze taka pozytywna informacja na zakończenie. Zdążyłem sobie kupić kanapkę. Była kolejka do biletów, ale wszyscy mnie przepuścili. Facet nawet nie brał ode mnie dowodu ani nic, tylko wziął gotówkę i od razu mnie przepuścił. Więc jest gitara. Jedziemy do Puebli. Do Puebli. Do zobaczenia w następnym odcinku, moi drodzy. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.